Radio 90. Muzyka wybrana dla ciebie. www.radio90.pl. W tej chwili mamy bardzo dużą powierzchnię. No niestety ta powierzchnia jest troszeczkę za niska dla nas. One powinny być wyższe. No nie dało się tego tutaj zrobić, bo trzeba pamiętać, że taniec ludowy zasadniczo różni się od tańca współczesnego, bo w tańcu współczesnym przeważnie jest około 5-6 osób w zespole. U nas grupy taneczne mają powyżej 30 osób. Dorosła grupa jest. Rzucamy różnymi rzeczami od siekier przez szable i różnymi rzeczami. No, jeżeli ktoś ogląda nasze koncerty, spojrzy na to pod kątem właśnie tego, ile potrzebujemy miejsca, to już wie. Ja mam nadzieję tylko, że władze, tak jak powiedziały A, powiedzą też B i dobudują nam salę dużą, taką, w której grupy ludowe będą mogły funkcjonować. To jest tak, jak przeprowadzić SM2 na wielką willę, więc brakowało nam wszystkiego na początku. Przez to, że zamknięto gimnazjum 11, nieco wyposażenia typu stoliki, krzesła dostaliśmy. No, natomiast brakuje troszkę wyposażenia tego takiego specjalistycznego. Zwróciłam się do pana prezydenta o zgodę na zakupienie 2 pianin. Dostaliśmy taką zgodę, pianina zakupiliśmy. Trzecie, znalazł się sponsor i powiem szczerze, że bardzo dużo rodziców, sponsorów, którzy po prostu z dobrego serca nam różne rzeczy dokupują, ale jakby na to nie patrzeć, ciągle jest mało. Jest bardzo dużo optymizmu. Rodzice, dzieci, widziałam na ich twarzach takie zadowolenie. Także my mamy bardzo dużo nadziei. Patrząc na postęp robót i na jakiś entuzjazm moich pracowników, czyli i nauczycieli, i obsługi, i rodziców, to wydaje mi się, że bardzo szybko ten budynek zacznie żyć takim już życiem artystycznym. Bo widać, że w niektórych klasach się pojawiają już wystawy, już to ciepło zaczyna emanować z tych pomieszczeń. Także myślę, że 2-3 tygodnie i to już ożyje. Radio 90. Muzyka wybrana dla ciebie. www.radio90.pl.